Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji uwikłanej w punkcie. Moi drodzy, czego potrzebujecie, żeby obliczyć z nami to zadanie? Potrzebujecie ewentualnie tablic ze wzorami na pochodne, kartki papieru oraz czegoś do pisania. Zaczynamy. Moi drodzy, mamy tutaj, możemy powiedzieć, równanie, tak? Gdzie po lewej stronie mamy jakąś funkcję przyrównaną do zera. Mamy podany odgórnie punkt, w którym będziemy liczyć naszą pochodną uwikłaną. I teraz tak, żeby policzyć pochodną uwikłaną, posłużymy się tym oto wzorem, czyli y' w punkcie x0, który mamy podany. To jest inaczej iloraz minus iloraz pochodnej z jakiejś funkcji duże f po x w punkcie p i pochodnej z dużego f po y w punkcie p. I teraz musimy rozstrzygnąć, co tutaj włożyć do tego wzoru, żeby sobie z tym poradzić. I teraz tak, na początku zacznijmy od tego, żeby ustalić, co to jest ta moja funkcja duże f. Jak możecie się domyślić, jedyną funkcją, którą mamy w zadaniu, to jest to, co się znajduje po lewej stronie równania. I dokładnie to jest, moi drodzy, moją funkcją f od x, y. I teraz tak, pojawił się tutaj jakiś punkt p. Ja napisałam, że punkt p to są współrzędne x0 i y0. Z tym, że w naszym zadaniu mamy podaną współrzędną 0, czyli tutaj tą pierwszą, ale nie mamy podanej współrzędnej y0, czyli musimy to szybko naprawić i musimy to y0 znaleźć, bo będzie nam potrzebne. I żeby to znaleźć, skorzystamy z tego, że wartość funkcji f w punkcie p równa się 0. Czyli podstawiając tutaj, przyrównamy to do 0 i po prostu tego y drugiego y0 sobie wyliczymy. Czyli jak to będzie wyglądało? Tu sobie podstawiam to, co wiem, czyli podstawiam sobie 0, czyli 0 razy e do y dodać y e do 0 minus 2 i to się równa 0 zgodnie z tym, co sobie tutaj napisałam. Stąd wynika, że tak, 0 razy e do y0 to nadal jest 0, czyli tego już nie muszę pisać. E do 0 to jest 1, 1 razy y to jest y, minus 2 równa się 0, stąd wynika, że y równa się 2, czyli moi drodzy, wniosek współrzędny mojego punktu P to jest 0 i 2. Udało mi się, mam pierwszy krok ze sobą. Drugi krok, jak już dowiedziałam się, jakie są konkretnie współrzędne mojego punktu P, to chcę policzyć pochodne z funkcji f po x i po y. No to zaczynamy. Pochodna, to oznaczenie możemy zapisać też w ten sposób. Na potrzeby wzoru zapisaliśmy to w formie skróconej, czyli pochodna z funkcji f po x, czyli y jest stałą, wygląda. Tutaj mamy x razy e do y. Ponieważ y jest stałą, to przykrywam sobie tę część, która ma y i liczę pochodną z tego, co zostało. Czyli pochodna z x to jest 1 i przepisuję to, co zakryłam, czyli 1 razy e do y to jest e do y. Dodać. Ponownie, tutaj mam y, czyli jego sobie przykrywam i liczę pochodną z tego, co mi zostało po x. Czyli pochodna z e do x to jest e do x i przepisuję to, co zakryłam, czyli y razy e do x. A pochodna ze stałej minus 2 to jest 0, czyli tego już nie piszę. Teraz liczymy sobie fy, czyli to jest inaczej pochodna z funkcji f po y i to się równa. Jeżeli liczę po y, wtedy x jest dla mnie stałą, czyli moi drodzy, zakrywam sobie go. Czyli tutaj zakrywam x, pochodna z e do y to jest e do y i przepisuję to, co zakryłam, czyli mam x e do y. Dodać. Przykrywam to, co ma x, czyli mam pochodną z y, czyli 1 i odkrywam to, co mi zostało, czyli 1 razy e do x to jest e do x. Zaś pochodna ze stałej to jest 0, czyli jej pisać nie muszę. I teraz dobrze by było, żebyśmy obliczyli sobie też od razu wartości funkcji tych pochodnych w naszym punkcie P. Czyli wartość pochodnej po x w punkcie P to jest ile? Podstawiam za x 0, za y 2, czyli będzie e do drugiej dodać 2 razy e do zerowej. Czyli e do drugiej to jest po prostu e do drugiej. Dodać e do zerowej to jest 1 razy 2 to jest 2. Czyli mam policzone. No to teraz wartość pochodnej po y w punkcie P. Czyli ponownie za x 0, za y 2. Czyli
0 razy e do drugiej dodać e do zerowej. To się równa. 0 razy e do drugiej to jest po prostu 0, bo wyszło mi tutaj, bo cokolwiek umnożę przez 0 to jest 0. E do zerowej to jest 1, 0 plus 1 to jest 1. I teraz, moi drodzy, mam już wszystkie wiadomości, czyli mogę sobie zapisać, że moja pochodna y' w punkcie x0, czyli dla mnie to jest 0, czyli moja pochodna uwikłana to jest minus wartość pochodnej po x w punkcie p, czyli to jest to, czyli e do kwadratu plus 2 przez wartość pochodnej po y w punkcie p przez 1, czyli ostatecznie to jest minus e do drugiej minus 2. Tak dokładnie, moi drodzy, to wygląda. Mam nadzieję, że tutaj się żeśmy nigdzie nie pomylili, nie? Wszystko jest w porządku. Czyli obliczyliśmy sobie pochodną funkcji uwikłanej. Wydaje mi się, że nie było to trudne. Jeżeli macie wiadomości związane z odpowiednimi przekształceniami, wszystko będzie w porządku. Jeżeli macie pytania, uwagi, piszcie do nas pod adres matna+@gmail.com. Zapraszam na naszą stronę, gdzie znajdziecie więcej różnych zagadnień. Jeżeli czegoś natomiast nie znaleźliście, a chcielibyście, żeby tutaj umieścić, to wysyłajcie to pod adres matna+@gmail.com. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do polubienia filmu, jeżeli Wam się przydał w nauce, oraz życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.